Cześć, witam, że proszę was na kolejny odcinek ze Siniska z PlayStation 4 przy zaporze 2.0, drugie nasze podejście i mamy tutaj właśnie naszą nową kamerę, którą możemy sobie oglądać nasze miasto z różnych perspektyw, ta bardzo fajna opcja. No i sobie patrzymy, dzisiaj jak możecie sobie myśleć, jeżeli nam starczy czasu, wybudujemy nowy park, ale tylko i wyłącznie jeżeli nam starczy czasu, więc dobra, co tu dużo mówić, nie marnujmy czasu, przechodźmy do działania. Pierwszy, widzę, że mam problem z prądem. Może gdzieś nie jest coś podłączone ze sobą. Bo niby produkujemy wystarczającą ilość prądu. A niby nie jesteście wszyscy przez zachwycenie. Dobra, nie, nie, już jest lepiej. Dobra, dalej. Woda to wodą. Wszystko powinno chyba w miarę działać. Tak, dokładnie. Tu są te parki. Dokładnie. Jeszcze parkami jako takimi się nie zajmowałem na nowo teraz, ale dobra. W sensie w żadne mieście normalnie nie bawiłem się parkami. I mamy jeszcze tutaj służbę budynek zakładu utrzymania parków. Z tego co rozumiem, jeżeli teraz nie ma żadnego tego budynku, to wszystkie parki w mieście, jakie mamy, tutaj chyba nie ma żadnego, powinny być na tym właśnie zwykłym poziomie. O, dokładnie. O, jeden park. To też ciekawe. I z tego co wiem, nasze autobusy... O, możemy już tworzyć. Naprawili ten bug. O, świetnie. Puścimy sobie autobus. Ale jest z kolei inny bug, że mnie wyrzuca z jakiegokolwiek menu, które włączę. Dobra, tak czy siak. Dziś musimy się zająć. To jest dobry początek. Czyli tak, autobusie będziecie sobie jechać, nie brać. Pierwszy przystanek zróbmy, żeby był gdzieś tutaj w centrum. Gdzie jest to centrum tego miasta? Tak, bo tutaj dojeżdżasz. To póki co możemy sobie zrobić takie zagłębie autobusowe, bo tak, bo autostrada się tutaj zaczyna, więc tu musisz ruszyć. Więc jeżeli sobie zrobimy tu przystanek, będzie całkiem dobrze. Później byłoby lepiej, gdybyś już wjechał trochę do miasta. Dobra, dobra, niech już będzie mój problem. Zaczynasz przygodę stąd. Później idziesz sobie tędy. Jedziesz sobie ten, nie tu, tu. Jedziesz sobie tutaj na maksa prawie, że. I później autostradą pięknie jedziesz z przystankiem tutaj. Nie, na razie tu nie dajemy przystanku. Coś z tym prądem jest rzeczywiście nie tak. I tak, masz przystanek tutaj z jeden. Później damy ci jeszcze tutaj jeden przystanek. Żeby nie było, te przystanki później się będą tutaj zmieniać w lokalizacji ich. Ale póki co po prostu chcę, żeby już jakieś były. Tutaj jeszcze jeden. I później sobie pięknie jak w twarz strzelił. Tu właściwie możemy dać wam jeden przystanek. Jeden nam i w drugą stronę. Ale to tylko będzie taki pit stop. I później z powrotem tutaj jedziesz, tu się zatrzymujesz. Damy ci tutaj jeszcze miejsce. Tutaj. No dobra. Później sobie przejdziesz tutaj na drugą stronę, tak? Dobrze. O, dokładnie, tutaj. I tutaj już sobie dojedziesz do tego. Daj, mówisz, dojedziesz, to dojedziesz. Dobra, całkiem dobrze. Zróbmy teraz, żeby tylko jeszcze w tym kierunku się tutaj zatrzymywał, to będzie już w ogóle dobrze. O, dokładnie. Albo w tym, dobra, świetnie. I tak, powoli ludzie się chcą budować. Z tego co pamiętam, ustaliliśmy coś takiego, że ludzi będziemy budować właśnie gdzieś tutaj. Tak, tu jeszcze jest po tym meteorze, tam się coś tam fajczy. Ale ogólnie bezpieczne miejsce, gdzie możemy zacząć budować ludzi, to jest właśnie tutaj. Tak jak możecie pamiętać, my tutaj całkowicie robimy inaczej niż to robiliśmy wcześniej, czyli wszystko właśnie będzie po tej stronie, tutaj na tej górce, co jest dobrym pomysłem, żeby nie było, ale też trzeba uważnie do tego podchodzić. No jakby tutaj, bo mamy Mars Radio, no niech już będzie. No, póki co możemy nawet zostać z Marsem Radio, bo w sumie czemu by nie. I tak. Droga tutaj tuż przy tym będzie trochę większa. Chyba nie muszę wam tłumaczyć czemu. Tutaj po prostu takie ulice muszą być trochę większe, ponieważ to będzie... Teoretycznie mógłbym... Można byłoby to w sumie wykorzystać jako park. Dobra, rozumiem, nawet to nie jest taki głupi pomysł. Mhm. Tylko tak, jeżeli tu sobie weźmiemy... Dobra, to park w sumie nie ma... Dajmy, jak tutaj jest z tym ukształtowaniem terenu? Bo nie widzę, bo jest noc. Ukształtowanie terenu. O, to jest to. Dobra, tu jest już tak lepiej. Natomiast tutaj jest taka twarda górka. Możemy zacząć budować gdzieś odtąd po prostu. No. O, na przykład tutaj. I tutaj będzie się to działo. No, dajmy tam trochę miejsce temu parkowi. No powiedzmy, że gdzieś tak dotąd. I tu damy sobie taki park, takie te bulwary, taki park miejski tu będziemy budować.
Oni będą mogli sobie do niego chodzić czy coś. Wokół tej rzeki właśnie taki był pomysł mój, żeby tutaj zrobić taki park miejski. Tu później będzie po prostu jedna prosta droga, na razie póki co do tej autostrady zapuścimy. Aha, i mamy teor. No dokładnie, wilkomowa. A, bo ty robisz przejazd górą. Nie. Przejazd górą tutaj na pewno nie chcę. Ja chcę to wszystko, żeby było ładnie, pięknie na ziemi. Dobra, no i daję, że dotąd i tutaj wyłączamy światło. Dobra. Meteor walnie, wiadomo gdzie walnie, tak? To chyba nie muszę się jeszcze pytać. Jak ja mam gdzieś ewakuację? Dobra. Nawet nie wiedziałem, że mamy gdzieś ewakuację, możemy włączyć. To zawsze lepiej. O, słyszę. Meteor już słyszę. To jest pewnie ten, tak, pewnie to w to leci zaraz. I całkowite fundusze stracimy. To pewnie jest ten. Słychać go już. Już te lepiej nami tutaj. O, dokładnie, na jeden domek dałem, tylko kurczę. Nie zdążyłem. A nie, czekaj, wodę teraz trafisz? Trafisz w wodę czy gdzie? I gdzie on jest? O, jest, leci. A dobra, tutaj to panie nie jest tak, że tutaj by nie zapisał się ostatni zapis gry, bo to panie tam, że chyba było. No, tak czy siak. Jeżeli tu walniesz, to dużo mi się tutaj nie wydarzy. Zresztą możemy zobaczyć, jak te wały się tutaj zachowałem. No nie, dobra. Przez ten wał... Czekaj. Przejdzie? Przejdzie. Ale tutaj tych może i by nie zalało. Ale dobra. To było jedno. No to możemy was tutaj już spuścić do domu, bo akurat myślałem, że będzie coś większego. Takie... To była taka reklamówka tego, co będzie później chyba. Chyba o to im tu chodziło. Dobra, no i tak stąd. Puścimy sobie to tak. Jak to za mało pieniędzy? Przecież kliknąłem krzyżyk i poszło. Dobra, no i stąd. Damy sobie tą drogę o to. Bo sądzę, że ona tutaj się najbardziej przyda. Oczywiście jak będzie forca, bo to też na to trzeba by policzyć trochę. A na razie, no widzimy ile zarabiamy, no mało zarabiamy. Przemysł chce się budować, ale na razie nad przemysłem akurat... Z przemysłem na razie nie gadam. No to tak, to zrobione, tu zrobione, tu nie ma świateł, to świetnie. I tutaj się ludzie możecie budować dowolnie, ile tylko, żem się wam dużo zapragnie. No dobra, może na razie dotąd. Dalej. Abyście byli przeszczęśliwi, to damy wam tutaj wodę. Proszę bardzo. I żebym był ja przeszczęśliwy, to jeszcze muszę podłączyć tą wodę do właśnie miejsca, z którego będziecie mogli ją sobie zaciągnąć. Najprościej byłoby tutaj, tylko potrzebujemy aż tysiaka. I jeszcze druta i postawić park, żebyście zaczęli rzeczy. Albo szkołę najprościej. Ta szkoła będzie lepsza. Tak czy siak, jakiś taki budynek trzeba tu postawić. A niestety to wymaga czasu. Nie mogę przyspieszyć to zbytnio czasu, bo wiadomo co. Bo wtedy będziemy na minusie większym. Przemysł trzeba zbudować, bo on tutaj największy popyt. Dobra, coś się buduje już nawet. Nawet bez postawienia szkoły. To jest dobra wiadomość akurat. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Aha. Potrzebuję 1700, mamy. No dobra, jeszcze jeden tydzień i może dobijemy. Dawaj. Jest, mamy. Mamy to, Houston, mamy. I drut. Druta też podciągniemy sobie tutaj z góry już. No bo chyba to jest najbliższe miejsce. A skoro ty tutaj już masz, no to nie powinno być to aż taki duży problem. 1700, dokładnie prawie ta sama cena. No ja nie mogę, no. Ja chciałem sobie tylko tutaj proste podłączenie zabić, a ci od razu nie. Dobra, ale przynajmniej mamy, tak, jeden budynek już, drugi się nadbuduje. To jest akurat, bardziej się z tego cieszę nawet. Bo musimy przycisnąć, żeby tutaj się chcieli budować w tym elitarnym miejscu. Możesz znaleźć obszar jako park i umieszczać w nich budynki i dekoracje. Spróbuj! Dobra, za chwilę, spokojnie. Wiem o tym, że jest i będzie co do tego jeszcze ankieta, ale póki co... Co? Produkcja nagle spadła. Niewyobrażalnie. Ale zmienia fakt, że i tak czekam, aż będę mógł pozabić ten drut, dopiero wtedy pogadamy. No, mamy drut, macie prąd. Czemu nam tak bardzo spada produkcja? Co jest z tobą? Zero. A, bo to zaczęło przesiekać. No miasto jeszcze się nie połapało, więc jest dobrze, tak? Więc jest git. Nie funkcjonuje. To żeś się włączysz, kurczę. A, bo przez was samochody już jeżdżą z tego co widzę. No tak, no bo to przecież to. Łączysz się czy nie? Już się przelało przez ciebie, tak? Boże. Ja nie mogę, no. Aha. No to jest na pewno ewidentnie problem. W ogóle coś ich przelało. Drogie, co to jest?
Nie wiem, jak tutaj ta woda dopłynęła. Tak, ale możemy przy okazji zobaczyć, jak te wały. Nie no, wiadomo, że tutaj to nie ochroni ich, ale... Ale pytam to, żebyś mógł być dawać. Halo, prosimy o włączenie. Restart. O, o, coś jest. Dobra, jest to 60 MW, dobra. Wracamy do gry. Tutaj coś ich przydało, wow, wow. To rzeczywiście trochę ich tutaj przydało. Czekaj, gdzie był ten skon? Może ich wróćmy jednak. Mhm. To trochę zapomniałem o tym, że jednak może trochę ich to przydać. Nie spodziewałem się tego, że to aż tak dużo będzie fala. Dobra, czyli trzeba podwójnie tutaj zrobić zapory. Dobra, nawet mam już pomysł, jak to zrobimy. Damy sobie tu, poczekaj. O, dobra, to i to i stąd. Dobra, widzę, że przecież jest woda, tak? I tutaj stąd. Zbyt duża wysokość, a idź się zabij. Aha. Tak, tutaj. I tutaj będzie po prostu to wykręcało. Może dużo to nie da, tak? Żeby nie było. Ale zawsze lepiej niż nic. Zawsze to trochę wyhamuje to rozpędzone coś. I tak samo by się przydało po drugiej stronie, tylko tutaj to jest trochę trudniej. A, tutaj mogę jeszcze? O, to fajnie. No najwyraźniej zapomniałem o tym, że mogę wyżej. Dobra. I tak samo tutaj jakby się udało, ale nie wiem, czy to nie takie proste. O, o. Dobra, stąd daj tutaj w dół. I tu będziemy, żeby to wyśrodkowało i tutaj skręciło, a ty, żeby właśnie też płynęło tutaj takim wąskim korytarzem. Nie wiem, na ile to się faktycznie zadziała, tak? No z góry raczej sądzę, że wątpię, ale... Bo jednak dyskusja z wodą to brak dyskusji raczej, zazwyczaj. O, na przykład tak tutaj. No tutaj to akurat nie możemy zbyt dużo zrobić, bo tutaj to możemy jedyne zrobić, to jeszcze jeden wał, który trochę pomoże im, ale dużo to raczej też wątpię. No dobra, coś takiego macie tutaj jeszcze, proszę bardzo. Bo tu dalej, z tego co pamiętam, dokładnie na kit. Po prostu kit, dalej to jest kit. Ale tutaj teoretycznie nawet można podłączyć. No dokładnie, to jeszcze takie coś. Nie, to tak chyba lepiej wyglądało. Dobra, tak czy siak, jakby coś, taka tutaj... No na pewno tędy będzie mniej wody płynąć niż jak było normalnie, tak? I na pewno trochę przylało ich. Okej, okay, dobra, dobra, ale wy sobie poradzicie, tak? Jesteśmy trochę na minusie. To na pewno. Ale dobra, trudno, mówi się trudno, idzie się dalej. Dalej, tak, stąd ten autobusik, bo tutaj ogólnie to, jak widzicie, to mi wszystkie... Na razie jest ta jedna linia autobusowa, tak? I miejmy nadzieję, że ona nam tutaj póki co na długo wystarczy. Bo wtedy będzie... Bo wtedy długo nie trzeba będzie tutaj kręcić przy tych żadnych nowych. Ale to jest oczywiście błędne myślenie. Trzeba będzie myśleć nad czymś nowym. Ale póki co i tak wiadomo, że trzeba dać przemysł. I tak, przemyśle nie chcę dawać dużej drogi. Jakiejś głównej. No bo po co taką tutaj w przemyśle. No po prostu taką drogę i to powinno im całkowicie tutaj być dla nich zachwycające już. Tylko i tak trzeba mieć cztery kawałki, których nie mamy. I tutaj widzę, że coś jednak tak kręciłem z tym zakrętem, ciekawe. Bo to tak ładnie mi tu nie weszło za pierwszym razem. Tak, w ogóle tym parkiem się bym chciał dzisiaj jeszcze zająć, bo fajnie by było, żeby był jakiś park w tym mieście już, jak mamy Park Life'a. I którego się kompletnie nie spodziewam, na pewno nie. Kiedy zaczął się ten tydzień, to ja myślę, a będzie zwykły tydzień. A kiedy w środę się dowiedziałem, o Park Life, o kurczę. No to było moje zdziwienie nie lada małe. Naprawdę. Co jak wcale, paradoks potrafi zaskakiwać. Dobra, coś jest nie tak, bo jesteśmy na minusie. Może zwolni ich do domów. Chociaż nie jestem przekonany, że tutaj jakiekolwiek ludzie byli. A, ktoś tam był. Nie, coś tam ludzie czekają na pewno jeszcze. I ewakuację to im trochę tutaj wywaliło nawet. Wraca do zajezdni. A, poznikali. Ludzie wychodzą. I dawać mi force z powrotem, bo jednak... A, chyba już widzę, że jesteśmy na plusie. Dobra, no trochę tu się wylało, tak? Tutaj się bardziej to też wylewa, no niestety. Ale z tym to ja niestety sam nie mam co zrobić. Tutaj jedyne co to mógłbym kupić kawałek ziemi, którego nie mam. Dlatego właśnie chcę się na górze przebudowywać. Budować. I tak, zobaczmy. Zobaczmy jak tam idziemy. Bo nie możemy mieć poniżej jednej populacji, no i tutaj na razie już trochę nie jest. Tak, na dwa przyspieszyliśmy. O kurczę, to nie dobrze. Niedobrze, bo nie możemy zbytnio przyspieszać.
No ma, czekaj, tak, tutaj już prawie to skończyliśmy tą drogę budować. Stąd tu do końca to jest aż 1000, kurcze. Ile ta droga może kosztować? No ma, to póki co... A nie, bo tutaj mam to serce połączyć. No bo to będzie jeszcze więcej kosztować. Póki co zrozumie to tak, tak. Cyk, cyk i cyk i tu się budujecie. Macie, wy pewnie nie macie wody, co nie? No jasne, że nie macie wody. Okej, okay, dobra, póki co tu macie wodę, tak? Tam ci sobie muszą myśleć o tym samotnie. Swojej własnej samotni. Dobra, tutaj natomiast damy sobie miejsce na autostradę, ponieważ ten będzie wjeżdżać autostrada. Bo to właśnie na tym ma polegać ta droga. Ale ponieważ póki co nie mamy tutaj tych możliwości, nie, to tak to wygląda. Dalej, tutaj tak jak mówiłem, będzie obszar parkowy, który... No właśnie, mi wywaliło. Który będzie tutaj, tutaj, tu i tu będzie jeszcze na górkę wchodzić. I tutaj na drugiej, po drugiej stronie wody też będzie ściągnąć. Tutaj będzie wzdłuż tej całej drogi będzie ściągnąć. No, proszę bardzo. Nazwa dla naszego parku, możecie pisać. Dodaj elementy, ale tym się za chwilę zajmiemy, jeżeli chodzi o elementy. To będzie wkrótce. I z tego co widzę, jacyś ludzie się tutaj zaczynają powoli pojawiać. I podobno nawet forsy już taką zrobimy. A nie, chyba jednak nie. Bo bardzo dużo ludzi ucieka. Może dlatego, że jest tutaj po części miasto zalane. A rzecz to potrzebujemy budynku, który kosztuje 100. A to trochę mniej fajne. W ogóle, to ile my musimy mieć, żeby mieć kolejny kamień? 13 tysięcy, no trochę dużo. Trochę dużo, tu trzeba trochę, bo tu jeszcze ten ściek. Ściek mieliśmy przestawić, tylko nie mam forsy. No dobra, no niestety musimy wejść na tą złą drogę. Okej, dobra, nie możemy wejść na tą złą drogę. Bo nie mamy forsy. Dobra, może po prostu coś obniżyć. Prądor. Mamy całkowicie za dużo, wydajemy na niego. Zmniejszmy sobie prądor na 100. Nie wiem, czy to nie jest przesada, ale zobaczymy. Dawaj, na 100%. 100. Proszę bardzo. Czy... No w sumie to też nie powinno być aż tak źle, jeżeli obniżyliśmy teraz nawet o 100. Tu nawet coś ich zalało jakoś. Tego mostu. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. Nie, to trzeba jednak przybudować, jak to robiliśmy wtedy. Zobaczcie, no manieta ma działa jeszcze. Dobra, tak, na pewno trochę pieniędzy oszczędziliśmy dzięki temu. Kurczę, ale mnie tu zalewa. Oj, przy zaporze, a ta zapora to taka sobie taka trochę na no, do kitu. Dobra, dalej, możemy jeszcze obniżyć. 90. I nie bój się. Tak, na śmieci też tego co widzę, bo bryje. Mamy tutaj... Tu dwa wysypiska, spalarnia i tutaj nic. Tak, to też nawet śmieci możemy obniżyć, a śmieci akurat tak coś jakoś są wyjechane w kosmos właśnie. Się aż zastanawiam czemu. No dobra. Czy prądor daje radę? Daje radę, świetnie. Teraz widzimy jak nieszczęśnie. Dobra, dajmy, żeby tutaj się to dalej budowało, bo przemysł to się już nie budować, no bo nie ma pracowników. Tak, i budujmy zwykłą drogą, bo tak to stracimy bardzo szybko forsę jeszcze całą. Czyli to mi tak trudno teraz dostać. Dobra, tak, tu się wybudujecie, tu się budujecie, całkiem dobrze, całkiem dobrze. No niestety autobusy nie przyjeżdżają bardzo często, no cóż, takie życie. Ale i tak cieszę się, że już tu jeździ autobus, bo to też nie było takie pewne jeszcze niedawno. Tak, póki co tutaj jest takie miejsce, gdzie się przesiadają wszyscy. Zróbmy tu sobie może taką pętlę, taką pseudo pętlę autobusową, gdzie będą się przesiadać. Bo musimy. Bo na razie tutaj nie stać nas na nic więcej, a jakieś takie pseudo pętlowo coś tam musimy im tu postawić. Dobra, poczekaj. Znaczy, nie pętlę, tylko miejsce, gdzie się będą mogli po ludzku przesiadać. Dobra, to tak na pewno nie będzie wyglądać. Okej, zróbmy pauzę. Stąd. No tu będzie bardzo krótkie, że to tak zrobimy, takie krótkie. Okej, dobra, nie, trochę przydługie. Nawet po prostu zróbmy tutaj, poczekaj. Stąd. Tu, dobra, zrobione jedno. Stąd. Tu, zrobione drugie. I później tak, tutaj lekki zjeździk. Dobra, zrobione, lekki zjeździk, zrobione.
play, bo tracimy force, już nie mamy force tak właściwie. Tu jeszcze 200. Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie. I stąd tak samo trzeba jeszcze zrobić te 280. Autobusy na razie zgłupiłem, ale to chwilowe. Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie, wierzę. Jest, mamy to, bato. I stąd tutaj podłącz do... dotąd, już powiedzmy. Już powiedzmy, że niech ci będzie dotąd. Tylko też potrzebujemy 280. No, ma, przyspieszmy trochę. Widziałem to już. Jak raz się pokażesz, to już wiem, że dasz. I stąd trzeba zrobić zakręcik. O, dokładnie. Taki tu dołem, żeby weszło, co nie? Jak wywalimy to, to nie dostaniemy zwrotów już. Tak, to jest ze zwrotami w ogóle zrobili, bo nie ma zwrotów ostatnio już w ogóle nawet. No i możemy zwolnić czas. I tutaj tak, zmienimy trochę te przystanki autobusowe, bo póki co to no, widzimy jak to jest. To tak, ty będziesz mieć przystanek tutaj. Powiedzmy, że tutaj, na wyjeździe. Ty będziesz mieć przystanek tutaj, na tym. Mówię ci, że tu, to tu. Co się ze mną jeszcze dyskutujesz? Tutaj daj na razie i przenieś go tu. Dobra, to tu mamy jedną linię. I ta linia nie będzie tu jechać, broń Boże. Bo tutaj się robią te, no właśnie, takie rzeczy. No niestety ludzie, tak, no ja też nie jestem zachwycony swoją decyzją. I stąd, tutaj, będzie jechać autobusik właśnie. Tutaj. Tu, z przystankiem. Pojedzie sobie dalej, dotąd. Tu będzie mieć jeden przystanek. Tu będzie mieć drugi przystanek. Później tu sobie skręci tu. Pojedzie aż dotąd, tak, na maksa. Tutaj, tu, no trochę przesadziłem z tą odległością, tu i tutaj widzisz w autostradę z powrotem, tu oczywiście z przystankiem tutaj na przesiadki, miejmy nadzieję, że się będą przesiadać i tutaj dotąd dojedzie z powrotem. Dobra, sądzę, że takie na początek może być, najpierw wam wody, kurczę, dobra, to dawaj wodę, przedłuż mi tutaj trochę tej rury, przedłużyłeś, dobra. A wy tutaj macie tą wodę? No tak myślałem, że niestety nie macie, bo przecież jej wam w końcu nie dociągnąłem, bo nie było forsy. Dobra, ale się ludzie budują i chyba już nawet ta woda im aż tak bardzo nie przeszkadza. No niestety, ale nie mam zbytnio teraz to zrobić z tą wodą. No, jak będzie to tsunami, to, a wiemy, że będzie, to będzie ciekawie, na pewno będzie ciekawie. Mhm, dobra, tak, tu jest ten park, to na razie parkiem nie myślimy. Tutaj nie wiem, czemu nie możecie budować się. Fajnie by postawić szkołę, ale nie mamy na razie forsy na szkołę. A ludzie się na razie bardziej chcą budować, więc na razie myślę o ludziach. No ma, daj tutaj jeszcze, wysuń to kawałek. Im dalej w głąb, to pamiętajmy, tym to jest podstawowa zadana. Na przykład, weźmy sobie taką pod uwagę taką Warszawę. Zobaczcie, jaka ona jest bezpieczna. Żadna powódź jej nie zagraża normalnie. A, poczekaj, nie, mieliśmy to robić zwykłą drogą, wtedy tylko nie mieli forsy. No, dokładnie, zobaczcie ile oszczędziliśmy forsy, ile więcej zbudowaliśmy. No, od razu lepiej. Trochę się muszę przyzwyczaić do tego nowego systemu, gdzie jest teraz co, bo to trochę się zmieniło. Bym powiedział, że wręcz dosyć gruntownie. Ale bym powiedział. Dobra, no i tak, macie autobus, więc powinniście być zachwyceni moimi usługami tutaj. I ponieważ chciałbym postawić tutaj park, ale z tego co wiem, to kosztuje piątaka, to kosztuje 2,5. A takie boczne kosztuje. No to jednak bym wolał, bo to czytajcie, bo to jest rozrywka 50, hałas, zanieczyszczenie 80, 48, mała brawa główna, łączy teren parku ze ściągnięcymi drogami, ułatwiając dostęp i prace porządkowe, brama główna. Umożliwia również sprzedaż biletów osobom odwiedzając park. W wypadku może znajdować się tylko jedna brama główna. No ma woda brak, elektryczność 32, elektryczność... To chyba jednak pójdziemy w małą bramę główną, bo z tego co widzę to nie ma znaczenia. Chociaż główna, duża, to za piątaka to bardziej wygląda lepiej jak dla mnie. Dobra, jeszcze pomyślimy nad tym. Bardziej bym się zajął tym, że nam zaraz tutaj zabraknie rzeczy ważniejszej. Zwącę się wodę.
Zaraz będą mi tu już rządzić na wodę. Więc dała, macie tutaj wodę, macie wodę. Ogólnie całkiem nieźle powoli idziemy, tak? Tu jest nasz cały handel, będziemy budować na tej górce. Więc to będzie na pewno dobra. Tutaj tych na razie, no to no, póki co oni tutaj są pod wodą, tak? I zbytnio nie mam co z tym zrobić. Bo żeby ich tu wziąć pod wody, no to trzeba kupić te kawałki ziemi na dole, a ja na razie tym... Jedyne co faktycznie mogę teraz zrobić, tutaj ich ogrodzić od tej strony i tu im dać wał, ale... Na pewno pierwsze co to trzeba nie zrobić, tutaj przebudować ten most. I z tego co widzę z tej strony, nie, tu jest jeszcze woda. Bo tak, bo jak wyburzę to im teraz, to oni będą tutaj przeszczęśliwi chyba. Tak, oczywiście mówię jako sarkans, będą przeszczęśliwi. Bo tak, dociągnięcie tutaj kosztuje 4, to jest ok. I to mnie trochę mało interesuje. Tak samo jak budowa tej drogi też mnie mało interesuje. No nie, póki co jest trochę przyduży tutaj spływ tej wody, więc na razie nie będziemy nic z tym kręcić. Dobra, wy tu się powoli budujecie. Bardziej mnie irytuje to, że powoli to ja dostaję forsy. I to jest większy problem. Czy ja za... Nic za... Okej, nie do co? Okej, dajmy sobie ten przepis. Teoretycznie zabiera mi trochę forsy, ale powinien dawać mi jeszcze więcej forsy, więc zobaczymy, tak? Zobaczymy. Powinno być dobrze. A, wspomnę, tutaj zapomniałem, że ta droga miała być tą drogą. Upgrade. Dobra. Tak będzie lepiej. Serio. Serio. Wiem to, co będzie lepiej. Dobra. Póki co, dobra, mamy już 3 tysiaki, to już jest lepiej. Widzimy, że się zaczyna być tutaj coraz większy ruch. A to jest akurat dosyć dobra wiadomość. Tak, no póki co jest ta jedna autostrada, więc takie sobie to. Ale lepsze niż brak. Oczywiście, to wiadomo. I z tego co widzę, nawet mogę już tutaj to zrobić. A to akurat chciałem zrobić już od jakiegoś czasu. Dobra, mamy zrobiony dojazd, proszę bardzo. I nawet możemy zrobić już tą drogę do końca. To też dobra wiadomość. No prawie, że. I stąd zróbmy sobie zjazd. No bo to nie jest aż tak bardzo same zbocze, więc świetnie. I stąd możecie się przemyśle budować dowolnie już tutaj, proszę bardzo. Tak, póki co macie jakieś pytania tutaj w... Z czym tak właściwie? Nie, zaraz im tu postawimy jakieś te policje czy coś, bo widzę, że jakieś te mają problem z przestrzenią. No, jadą akurat, no jadą. To zaraz tym się zajmą, tak? No ale no wiadomo, tak? Dobra, no i wy tutaj macie teraz problem z tymi przystankami. I to duży. Będziecie mieli przystanek po pierwsze tutaj jeden. Po drugie, ty będziesz mieli przystanek tutaj. No i teraz jest już dobrze. Świetnie. Tu nawet ten przystanek możemy trochę przesunąć dalej. Dobra. Dobrze jest. Tu gdzieś są przystanki. Takkolwiek można zobaczyć. Tu jest przystanek. Gdzieś był jakiś wiatr. Hym. O, jest. I właściwie to nic nie widzę. No, bardzo mi duże. No to póki co to na razie nawet nie mam zbytnio informacji, że coś jest. Ale dobra. Co jeszcze jest z prądorem bardziej jest podobne. Prądu. To by znaczyło, że gdzieś coś siadło. Jakieś połączenie czy coś. Ty produkujesz 64, dobra. Ale z tego co pamiętam jeszcze jakoś inaczej chyba pozyskujemy prąd, czy nie? Czy tylko za pomocą tego magicznego ustrojstwa? Chyba tylko za pomocą tego magicznego ustrojstwa. Bo tutaj nie widzę żadnej elektrowni jeszcze jednej. No dobra, to jest trochę problem, faktycznie. Pomijając to, że już zaczęliśmy poważnie zarabiać. Możemy po prostu wam podnieść tak prąd, żeby nie było budżet. Po prostu podniesiemy do 110. I tutaj do 112. I powinno trochę już to zacząć działać. W ogóle jak tam jesteśmy z czasem? Co? Już 30 minut minęło. O Boże, ja tu sobie spokojnie gadam, spokojnie się wszystko dzieje. No bo nie, żeby nie było, ja muszę postawić ten park, tak? To jest chyba oczywiste dla was. Ja tutaj dzisiaj miałem właśnie taki cel i ja ten cel muszę wykonać dzisiaj. Więc proszę bardzo. Wow, tego nie widziałem akurat. Widok przedpokazał. Dobra, trochę im nie weszło coś. No ma, tak czy siak. Mieliśmy dzwoneczki. Osiągnięcie łąki brynów. Osiągnęły poziom pierwszy. Oblokowano następujące budynki. Brama boczna parku, plac parkowy, punkt informacyjny, toaleta parkowa, kawiarnia
kawiarnia parkowa. Świetnie. Obszar parkowy dajemy na 0 na razie. Albo na za 1, bo żeby nie było, że tracimy. Proszę bardzo. Rozrywka jest już jako taka tam. I żeby nie było, my tutaj coś jeszcze do zapostawimy. Zacznijmy sobie od płotu. Nie, płot zrobię poza odcinkiem, bo to jest najmniej ciekawe. Sobie postawimy na razie coś takiego jak to. O, dokładnie. Na razie nie jest to z niczym podłączone, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, bo nie wiem, czy wiecie, ja tego chyba zapomniałem powiedzieć na tym materiale. Rzeczy właśnie w parkach można stawiać w dowolnych miejscach obok drogi i one się podłączą same. To jest akurat miejsce, znaczy w dowolnych, w rozsądnych odległościach, tak, bo oni jakoś tam muszą jednak dojść, ale ogólnie można robić trochę większe odległości niż to jest normalnie. Znaczy, można robić odległości, bo normalnie po prostu ich nie można robić. Dobra, tutaj brakuje ci wody, oczywiście standardowo jakoś. Jakby to miało być inaczej, że miałbyś już wodę od razu tak w pakiecie? Nie, no chyba nie. Dobra, no i mamy coś takiego, to już mamy jakiś tam początek. Mhm. Postawmy jakieś tam podstawowe miejsce, żeby już zacząć jakoś sensownie. Dobrze, to postawmy sobie te punkty informacyjne. Proszę bardzo, za ciaka, tak? No dobra, rozrywka to jest 20. Szukasz najbliższej toalety? Już nie musisz. Pomoc personalna punktu informacyjnego chętnie udzieli ci wyczerpujących wskazówek oraz zapewni dostęp do różnych broszur. O, bardzo fajnie. Tutaj to jest przyjemny placyk z drzewami i fontanną, dobra. I toaleta. Publiczna toaleta dla odwiedzających parku. Publiczna toaleta dla odwiedzających parku. To brzmi jakby to było w praktyce. Normalnie, w sensie, była takie toalety, to byłoby fajne. A toaletę sobie postawmy tutaj gdzieś z boku, tak, żeby nie było. I powiedzmy, że teoretycznie nasz park już zaczął działać. Na razie nie widzę zbyt dużo chętnych. A w ogóle ty, którą stroną jesteś? No, powiedzmy, że tak będziesz może lepiej działać, nie wiem. Nie wiem. I jedyną jeszcze rzecz, którą zrobimy... No, jeszcze coś zrobimy, tak, w dzisiejszym odcinku. Ale tak, jedną z ważniejszych rzeczy będzie... gdzie to jest? A, płot, dokładnie. Tylko do płotu trzeba wyłączyć wszystkie ustawienia i dopiero wtedy można z tym gadać. O, no, ciekawe. Dowolna. Kliknijżesz się. Dobra, no i tu sobie zmienimy płot, żeby się żadne budynki tutaj nam nie budowały. I przy okazji, w teorii przez płot ludzie nie mogą przechodzić, bo jest taki magiczny bug w Parklife, przynajmniej on jest na PC, nie wiem, jak tutaj zobaczymy, bo jeszcze mało grałem, że ludzie mogą przechodzić i za darmo wchodzić do parku. To jest nawet logiczne w teorii, ale no niestety nie lubimy, jak oczywiście to się tak dzieje. No, czyli tutaj jacykolwiek ludzie wyszli już. Dobra, zobaczymy, może w nocy nie lubią chodzić do parków. Dobra, tak czy siak, na pewno jeszcze sobie dajemy tutaj to. Musimy przedłużyć, koniecznie. Dobra, poleję, włączmy wszystkie ustawy, prawie wszystkie oczywiście. I dajmy sobie tutaj, abyście się tu dalej... Nie, naprawdę, trochę jest przybagowane, w sensie tutaj to ustawienie jakichkolwiek teraz komend i właściwości miast. Trochę to jest takie, no, to nie działa, jak powinno działać. Chyba, że to powinno iść tutaj dalej. Może i tak, może i nie, kto to wie. Tutaj dotąd, dobra, całkiem dobrze. I tutaj ten nasz handel, niech się rzem buduje. Kliknąłem krzyżyk i nic się nie zadziało. Dobra, to już jest kompletny brak szacunku do mnie. Powiem nie, to już jest tragedia. I jedną rzecz faktyczną chciałbym w dzisiejszym odcinku jeszcze postawić. Nie jak to zrobimy, ale koniecznie tu im się przyda szkoła. Nie wiem, czy wy to samo podzielacie ze mną, ale tutaj... Akurat co jak co, ale szkoła to tak. Tak. To jest dziwne, swanego, że tutaj jeszcze nikt nie chce przyjść do parku. No ludzie, no park! Halo, park! Możemy zrobić ewentualnie ścieżkę dla pieszych. Dajcie, skąd? Od przystanku autobusowego, bo tutaj jest ten, ludzie wychodzący, nie? Dokładnie. Znaczy, zaczynasz wchodzić do parku, idziesz do punktu informacyjnego, idziesz do tego placu. Dokładnie. Mówię, że krzyżyk. Tu jeszcze tak właśnie z tymi parkami jeszcze dokładnie nie działa. Czasami się klika, czasami nie. A czasami po prostu ma jakiegoś fixa. No było przed chwilą, kurczę, no. No. Teraz to chyba widzę, że nigdzie nie chce wejść. O, dobra, weszło. No nie wiem, nie rozumiem tego. O, było, skoczyło.
Chyba i tak są jakieś miejsca, gdzie u nas się chcą budować, a gdzie nie. Słyszycie nawet na moje klikanie teraz. Było. Dobra, tutaj na końcu i tutaj z powrotem. No, taka magiczna, malutka ścieżka. Tu widzę, że ten autobusik to trochę robi korki. Przenieśmy go. Bo ja wiem, że tutaj go specjalnie postawimy, ale przenieśmy go trochę w inne miejsce. W sensie, żeby tutaj był. A was, w sensie ten autobusowy, przerzucimy go tutaj. Dzięki czemu tu się pojawi jeszcze jeden przystanek. I tutaj pojedziesz jeszcze sobie tutaj. Tak, na razie dużo jest tych przystanków, bo na razie no to wiemy, jak to wygląda. Ale oczywiście to spokojnie będzie się jeszcze zmieniać. No, ten przerzućmy sobie może, jak był tutaj przed chwilą. Tutaj ci ludzie będą się teraz kręcić. I kliknijmy na tą linię, zobaczmy, jak tam ludzie korzystają, bo z tego co widziałem to 50 osób jest tutaj. Cmentarz, nie, po co to komu. Dobra, 10 tysięcy i postawimy sobie szkołę. Dawaj, 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 dawaj. Tak, kosztujesz 10, 10. Społeczna kosztuje 12, dokładnie. To jeszcze pamiętam. Dobra, czyli do parku cały czas jest płatność? Jest płatność. I ktoś wszedł, jedna osoba. Wow, no to żem poszło. Ale więcej to ja tu zbyt dużo nie widzę, żeby chcieli. Szkoda. Szkoda, szkoda. O, a niby idą. To co? Poradzie. A jak klikam na to, dobra, to dobra, jest jakaś osoba. Nasz pierwszy wizytator. Idziesz stąd, poczekaj. Gdzie jest ten człowiek? O, jest tutaj ten człowiek. Poczekaj, kliknij na niego. To może być trudne. Klikanie na człowieków nie jest takie proste. Dobra, i tak. Nasz człowiek mieszka w rezydencji. Uczeń szkoły podstawowej. A, takiś tam. Idzie do punktu informacyjnego. No, w końcu, że ktoś idzie. I dajesz mi jeszcze jednego dolara. Więc masz ode mnie darmową szkołę. Da, i postawimy im tutaj szkołę społeczną, aby byli bardziej zadowoleni. Nie wiem, czy to tak wpływa. Czy to tak w ogóle działa, ale ja powiem, że to tak działa. Więc proszę bardzo. I stąd, tutaj, odtąd będzie właśnie jeszcze droga. Jeżeli nam na to gra pozwoli. No to zwykłą drogą zrobimy. Jeszcze 400. Już dajemy 5000, więc nie jest też tak tragicznie. Dobra, świetnie. I stąd, poczekaj tutaj, daj, wybierz sobie. Już kończymy odcinek, już kończymy, bo chcę, żeby były te krótkie odcinki. Bo na się częściej pojawiają, ale żeby były krótsze, bo wtedy też trochę lepiej. Dobra, tu jest ciach. Okej, okay, dobra. I całkiem dobrze. Tak, tylko teraz ten nasz autobus to będzie jechać inaczej, bo tutaj ten przynak zlikwidujemy. I ten przynak zlikwidujemy, po prostu będzie sobie tutaj jechać tu i tu. Wtedy tu już nie nawet ten możemy przesunąć, poczekaj, na tutaj, a tutaj jakiś walny, bo tutaj rzeczywiście nie ma nic. No ale ogólnie widzimy, jak to działa, tak, macie tutaj edukację swoją. Tutaj się podobiły na pewno światła, dokładnie. Ja się tym jeszcze zajmę, tutaj tym barkiem, za chwilę. Zarobiliśmy już 0. A płacimy 136. No to nie jest najlepsze, ale widzę, że tutaj jakaś większa grupka idzie. Większa grupka, dwie osoby. No to udwał. I dzięki tym dwóm osobom powinniśmy za chwilę dostać forsy. Pokaż. No, może trzeba dać im chwilę, żeby tutaj to wpłynęła forsa. Ostatnią rzecz, jaką bym teraz chciał zrobić, to podaję. Wywalić ten płot i dasz tutaj gejta bocznego. 2000 za gejta bocznego, no dobra. Dużo, ale jak to ktoś powiedział, no niestety opłaca się. Dobra, dawaj stąd i tu, dobra. I stąd tu dalej będziesz docisnąć, w sensie ten płot. Bo jednak płoty, tak jak mówiłem, się przydają. Płot będzie jeszcze później zmieniony, bo jak tutaj będą pewnie te boczne gejty czy coś, to wiadomo, tak? To wiadomo, jak będzie. Wyłączysz to. I stąd tutaj na górę będziesz iść. Z tą drogą. Później tutaj będziesz zakręcać. Dokładnie. I tutaj dotąd. I tutaj odtąd będziesz iść już obok tej, w teorii, autostrady. Znaczy to jest autostrada, tak? Żeby nie było. I teraz możemy sobie podejść. Poczekajcie na dół. O, i taki mamy tutaj piękny płot. No ciekawe, idziemy sobie dzieckiem po ulicy. O Boże. Nie, tak, nie, naj. Ups, no i niestety nie przeżyła. Tutaj mamy tą ścieżkę, tak jak możecie oczywiście ją zauważyć. I sobie dokończmy tą drogę tylko. Bo chcę, żeby ten park nam oczywiście awansował. Nie, oczywiście nie awansuje nam tutaj
z odcinka na odcinek, ale nie awansuje, jeżeli ma wystarczającej liczby też obiektów, bo to nie jest tak, że tylko musi być liczba odwiedzających, tylko też liczba obiektów. Więc sobie zadeknijmy, ile potrzebujemy do kolejnego poziomu. Musimy mieć rozrywka do następnego poziomu, jest już wystarczająca, liczba zwiedzających 500. Póki co jest 7,7, to latów zarobiło na siebie. Nie jest jakoś strasznie dużo, ale jak mówiłem, mam nadzieję, że Ci się już podobał. Jeśli tak, możecie zostać w ogóle. Póki co zaczynamy już powoli zarabiać, więc jest bardzo dobrze. Zajmiemy się w kolejnym odcinku tutaj usprawnieniem aby tych wałów i rozbudowam już tego komunikacji jakiejś. Pewnie, czekaj, jakie my tu mamy tą właściwie komunikację, bo autobusy to będą jeździć póki co tak jak jeżdżą. Bambaje to po dzielnicach, czyli na przykład tutaj stąd dotrą ewentualnie. Metro byłoby dobrym w sumie rozwiązaniem, ale pociągi byłoby jeszcze lepszym rozwiązaniem. Prawdopodobnie jak będziemy mieli trochę więcej forsy, co nastąpi kiedyś, to sobie puścimy pociąg stąd, tu, tu i tu. Tak, i to będzie taki łącznik. Promy teoretycznie nawet by tutaj były dobre, bo tutaj jest to małe takie właściwie i by nawet mogły pływać. Ale na tym się jeszcze zastanowimy. Samoloty sterowce to nie. Kolej jednoszynowa raczej nie, bo to dużo kosztuje, a ja chcę zachowywać. No i oczywiście kolej linowa, którą na pewno będziemy kosztować w swoim czasie. No i tutaj te inne zabawy, które będą też oczywiście w swoim czasie. Więc tu dużo mówić. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Żeby nie było, że nie postawiłem wszystkich budynków, tak? Jeszcze kawiarenkę sobie tutaj postawimy. Jedna. Druga. I tutaj będzie trzecia. Tak, żeby już tutaj jakoś mogli dojść, co nie? Także tak jak mówiłem, mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, możecie zostać w ogóle. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, tutaj ewidentnie jest jakiś jeszcze bug co do tego, gdzie mogę zostawić. To nie jest w każdym dowolnym miejscu, tylko tam, gdzie gra pozwoli. To jest na łączeniach. Ajajaj, cities, kurde. O, było. No, do dopracowania jeszcze to jest. Paradoks, macie co naprawiać. Bo to mi się nie uda. Dobra, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Nie, tego na pewno nie stworzymy. Czekaj, won i lecimy. Cześć!